To już ostatni dzwonek dla tegorocznych maturzystów. Rozpoczęli oni swój egzamin dojrzałości od języka polskiego. Studenci Akademii Techniczno-Humanistycznej postanowili wesprzeć ich w tym dniu, rozdając im niezbędnik maturzysty. Trzymamy mocno kciuki za wszystkich przyszłych studentów i zapraszamy ich na Juvenalia 2017. Stres przed maturą jest? Ja raczej nie, tak na spokojnie. Czego się spodziewasz? No pewnie arkusza. Nie wiem, no nie wiem. Lektura, której nie może być, syzyfowe prace. Myślę, że na spokojnie, raczej bez stresu, już nie ma co się stresować. Kwestia tego, co umiemy, to zaraz się okaże i nas zweryfikuje. I taki spokój mnie ogarnął dzisiaj rano, naprawdę. Zero stresu. Wczoraj było gorzej, dzisiaj co ma być, to będzie. Nie martwimy się, jak nie będzie Sienkiewicza, to będzie dobrze. Wesele, lalka, może być Pan Tadeusz, ale nie, tylko nie Sienkiewicz. Tylko nie Sienkiewicz, wszystko będzie dobrze, tylko nie Sienkiewicz, naprawdę. Ja bym bardzo chciał również, żeby był Macbeth. Jest stres. Myślę, że tak. Wszystko powtórzone, więc to mi wystarczyć. Nie uczyłem się. Ja też, ja na żywioł. Na żywioł, całkowicie. Wiemy, kim była Łęcka, jest 10 na 10. 100%. Tak. 150% na pewno. Nie no, zobaczymy, zobaczymy. Proszę. Lalka, niech będzie lalka. Czego ma nie być? Czego ma nie być? Wesela. No, wesela niech nie będzie. W sumie my się nie stresujemy? No raczej nie, myślę, że nie ma po co, że to bez sensu. Uczyliśmy się bardzo regularnie, staraliśmy się jak mogliśmy, więc chyba na luz napiszemy najlepiej jak możemy. Też myślę, że damy radę i że stres tylko nas po prostu nie pomoże nam się skupić i że lepiej po prostu myśleć pozytywnie. Super, ale jaką książkę byście chcieli, żeby dzisiaj była? Ja bym chciała Dziady część trzecią albo Kordiana. Ja tak samo, koleżanka, bo razem się uczymy.